gospodarka odpadami komunalnymi. Oprócz piątego punktu bardzo szybko idziemy, ale każdy z Państwa jeszcze chciałbym porozmawiać. Punkt, który muszę poruszyć, ponieważ na wszystkich dzielnicach rozmawiam z Państwem i mówimy o tym dosyć mocno i szczerze. Z mojej strony mogę powiedzieć, że robimy wszystko, aby cena za odpady komunalne była jak najniższa, ale mówię tutaj Państwu prosto i otwarcie, że tak naprawdę wszyscy my, każdy z Państwa, zarówno ja, jak i Państwo, będziemy płacić dużo, dużo drożej za odpady komunalne. Te słupki świadczą, że tutaj mamy duże dodatki odpadów, proszę Państwa, jak widzicie, my jeśli chodzi o salon, mamy dużo odpadów segregowanych, ten jest nasz taki zielony kwadracik tutaj na poziomie rocznie około ponad 830 ton odpadów segregujemy, a nie segregowanych na takim poziomie. W Krośnie wygląda to mniej więcej tak. Czyli segregacja na dużo wyższym poziomie, Przemyśl. I teraz Przemyśl przy szacunkowej wartości. Teraz, ponieważ Przemyśl przychodzi pierwsze przetargi, już można powiedzieć, że jest po dwóch przetargach, gdzie te ceny będą pokazywały duży skok. I za chwileczkę na kolejnym slajdzie Państwu pokażę, jak to mniej więcej się będzie kształtować sobą. Proszę Państwa, mniej więcej analizujemy naszą sytuację i poprzez weryfikację tego, co tutaj stworzył Wydział Ochrony Środowiska, segregacja w Sanoku w 2022 roku będzie na wysokim poziomie, zdajemy sobie tego sprawę. Każdy z nas musi segregować poprzez ustawę, która została podjęta w wrześniu tego roku, ale środki przeznaczone przez jednego mieszkańca wzrosną 100%. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to około 100%. Jutro mamy przetarg. I jutro ta sytuacja się może zmienić. Proszę Państwa, za chwileczkę powiem, na co to ma wpływ. Co ma wpływ na taką cenę? Ta kwota może wynieść nawet 33 zł. Bo taka jest maksymalna kwota, jaką możemy wrócić według ustawy. Proszę Państwa, tutaj mamy ceny wydane na żółto, to jest ta cena, którą my w tej chwili wyliczyliśmy i po naszych wyliczeniach wyszło nam, że około 33 zł będziemy płacić za segregowane odpady komunalne. Ale naprawdę Wydział zrobił wiele, żeby tą cenę zniwelować do 28 zł. My nie wiemy dokładnie, ale to jest takie szacunkowe opracowanie, myślę, że to jest 80% tego, co nas jutro tak naprawdę spotka po otwarciu kopert. Jutro będziemy wiedzieli, co się wydarzy tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę odpadów od osoby. Ceny, tak jak już powiedziałem, mogą ulec zmianie, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda w innych miejscowościach. W Krośnie w tej chwili się płaci 18 zł od osoby. Cenę, jaką przygotowało miasto Krosno, to jest około 24 zł. Tylko pamiętajmy też o tym, że my jako samochód wywozimy nasze odpady w tej chwili 150 km stąd. Można powiedzieć, że jeden kurs to jest 300 km. Tam jest powrotem. Do Tarnobrzega. Ceny, jakie też dostajemy, informacje, które negocjujemy, są naprawdę za to jedne z lepszych, bo inne samorządy będą miały, za chwileczkę tutaj Państwu pokażę, jak to wygląda. Ale tak to mniej więcej wygląda w tych miastach, żeby było taki przegląd. W Przemyślu, powiem Państwu, bo tam byłem kilkukrotnie po rozmowach z panem prezydentem, rozmawiałem z nim. Sytuacja jest taka, Przemyśl wywozi około 5 km tylko odpady komunalne za miasto. Swoją spółką. W tej chwili ceny są na poziomie 14 zł, a uchwała, jak ja byłem, była przygotowana na poziomie 31 zł. Jeden przetarg się nie odbył. Ponieważ mieli około 8 milionów przeznaczonych na odpady komunalne, ale tylko jedna firma się zgłosiła. Dała 13 milionów za cały rok wywożenia. Myślę, że to jest problem, który powinien gdzieś z góry zostać zauważony. Widzimy, co się dzieje. Samorządy w tej chwili się zbierają, burmistrzowie, prezydentowie podpisują różne listy. My również przygotowaliśmy listy do Ministerstwa Ochrony Środowiska z informacją taką, że nie jesteśmy w stanie podołać temu, co narzuca na nas uchwała. W
tej chwili nie ma, można powiedzieć, miejsc wyznaczonych, do których moglibyśmy wywozić. Możemy wywozić nawet do Szczecina, ale jeżeli jest mocny samorząd, osoby, które, można powiedzieć, miasto, które ma duże finanse i zwykli mieszkańcy tego nie wytrzymają, to Szczecin może włożyć do nas. I taka sytuacja to jest w Rzeszowie. Prezydent Ferenc też ma z tym problem, bo wcześniej miał, można powiedzieć, za tonę płacił około 400 zł, a w tej chwili ta cena wzrosła do 720 zł. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o miasto Jasło, jeszcze nie mamy informacji. Tak naprawdę wszyscy czekają do końca, zobaczą, co się wydarzy. Dla mnie jest to troszeczkę taka manipulacja przez to, co się dzieje na rynku, poprzez firmy też, które wywożą. Uchwała, ustawa, która narzuca na nas wywożenie lub szukania miejsca, gdzie możemy wywozić te odpady komunalne, jest na tyle dziwnie skonstruowana, że firmy przewozowe to wykorzystują. I lipoki, do których my musimy wchodzić. Po drugie, z drugiej strony, też na te miejsca, gdzie jest wywożone odpady komunalne, zostały narzucone działania takie jak podwyżka cen energii do 70% i przedsiębiorstwa sobie podnoszą. Średnie wynagrodzenie też nasze wzrasta, o czym zaraz też powiem, ponieważ to wpływa na ceny odbioru odpadów komunalnych. Ceny za odbiór odpadów niesegregowanych, mieszanych dla mieszkańców od osoby. Jeżeli ktoś z nas nie będzie segregował, to ceny będą narzucone na tym poziomie żółtych słupków. Jeśli chodzi o samok, my tutaj można powiedzieć, zwiększyliśmy dwukrotnie taką cenę, którą moglibyśmy narzucić na mieszkańców. Możemy czterokrotnie. Czyli jeżeli cena, tak jak w przypadku Krosna, jak widzicie Państwo, prawie trzykrotnie jest cena zwiększona, 92 zł, jeżeli ktoś nie segreguje od osoby. Myślę, że nie stać nas, mieszkańców Sanoka, abyśmy nie segregowali. Musimy wszyscy pamiętać o tym, że teraz segregacja będzie nagminna. Pilnować, pokazywać, świadczyć przykład do tego, aby faktycznie segregacja była na wysokim poziomie, ponieważ te ceny mogą jeszcze być zmiany. Tak jak już mówię, przetargi pokażą ostateczną cenę. Cena brutto za jedną tonę niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji komunalnych dla miasta, gminy miasta Sanoka. W tej chwili jesteśmy w takim pułapie cenowym. 437 zł. Tyle płacimy za tonę śmieci. Tonę, którą wywozimy. Otrzymaliśmy informację, to jest najlepsza, jedna z najlepszych cen rynkowych. Proszę mi wierzyć, tak jak już powiedziałem, Rzeszów wywożąc do własnej spalarni płaci za tonę 720 zł. Wywożąc, można powiedzieć, w swoim mieście. My w tej chwili mamy 604 zł, tak udało nam się uzyskać. Ale cały rok pracowali też na to pracownicy, którzy monitorują. Jesteśmy cały czas, można powiedzieć, z lipokami, z firmami, które przyjmują odpady komunalne w ciągu kontakcie, tak żeby te ceny były jak najniższe. Przemyśl, cena 669 zł za tonę, w tej chwili taka jest. Przemyśl, tak jak już powiedziałem, wywozi 5 km od swojego miasta. Składowe koszty systemu gospodarki. Co wpływa na składowe koszty? Proszę Państwa, tutaj mamy zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Proszę zobaczyć, jak wzrosło. Mieliśmy na poziomie 3 300 000, w tej chwili będzie 4 700 000. Odbiór i transport odpadów zmieszanych na poziomie 2 100 000. Odbiór prawdopodobnie, bo to jeszcze te ceny cały czas, tak jak już mówię, będą się zmieniać, ale z naszych liczeń będą świadczyć, że będą na poziomie około 3,5 miliona. Punkt odbioru odpadów segregowanych, tutaj jest najwyższy stopień, ponieważ chodzi tutaj też taka opłata marszałkowska, która w tym roku za tonę wynosiła 170 zł, a w kolejnym roku będzie 270 zł. Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo sam nie wiem, co to jest ta opłata marszałkowska i czemu ona ma służyć, ale tak jest wpisana w tą uchwałę, która na nas narzuca, na zwykłych mieszkańców, na nas wszystkich, zwiększenie kosztów wywozu odpadów komunalnych.
Administracja, edukacja, szkolenia, materiały, to też, proszę Państwa, wpływa na cały kształt, ze względu na to, że muszę Państwu powiedzieć, ja w Urzędzie Miasta miałem zatrudnioną tylko jedną osobę do odpadów komunalnych, która weryfikowała, kontrolowała ceny i też, można powiedzieć, kontrolowała to, co się dzieje w wspólnotach mieszkaniowych, w naszych spółdzielniach. No i ta sytuacja na tyle była jeszcze ustabilizowana, że ta jedna osoba, można powiedzieć, wystarczała. A teraz ustawa na nas narzuca działania takie, że mamy co miesiąc monitorować to, co się dzieje z odpadami komunalnymi, jaki jest poziom ich segregowania. To powoduje, że my w Urzędzie Miasta musimy zatrudnić przynajmniej dodatkowo 3 osoby. Ten kontroling musi być co miesiąc i co miesiąc musi być raportowany. Informacja to, co się dzieje w całym mieście. Także będziemy kontrolowani i musicie Państwo o tym wiedzieć. My musimy w mieście stworzyć taki wydział, taką komórkę, która na bieżąco będzie informowała o tym, będzie pokazywała też, jak z miesiąca na miesiąc w każdym dniu co się dzieje. Czy te ceny będą się zmieniać, czy one będą dotyczyły osób, które nie segregują śmieci, czy osób, które segregują śmieci i na jakim poziomie to będzie po prostu wdrażane. Koszty i wpływy systemu gospodarki odpadami. Powiem tak, to jest szacunkowy wpływ z tego roku, szacunkowe koszty z następnego roku, 2020, a to jest to, co nam brakuje. To jest to, co nam brakuje. Ja staram się specjalnie Państwu pokazywać na słupkach, żeby Państwo widzieli, jakie to są kwoty. Bo mnie przeraża, Naprawdę, mnie to przeraża. Myślę, że grudzień to będzie też takim miesiącem, gdzie będziemy musieli wyjść do Państwa, do wszystkich mieszkańców, puścić ulotki, pokazać, dlaczego też te kwoty tak zostaną zwiększone, jeśli chodzi o gospodarkę odpadów. To jest największy problem dla samorządów. Już nie mówiąc o innych problemach, ale myślę, że na to jeszcze jesteśmy w stanie je rozwiązać, a tutaj bijemy tak naprawdę w kieszeni mieszkańców. Czynniki wpływające na wysokość ceny za odbiór śmieci. Proszę zobaczyć, jak wyglądała opłata marszałkowska, czyli to, co powiedziałem. W ostatnich latach, w 2017 wyniosło 74 zł, w 2020 będzie 270. Stawka na instalację, w tym koszty składowania pozostało się w procesach technologicznych, tak zwana opłata marszałkowska. Czyli za każdą tonę płacimy 270 zł, my mieszkańcy z naszych kieszeni, można powiedzieć, jest to wyciągane. Dla mnie to jest niezrozumiałe, za to, że ten proces technologiczny wygląda tak, a nie inaczej. I to narzuca na nas ustawę. Dlatego my, jako radni, samorządowcy, siedzimy przed dylematem bardzo ważnym dla nas, dla wszystkich mieszkańców. Ale Państwo muszą o tym głośno mówić, że to nie samorząd, nie miasto podnosi opłatę. Bo ja też płacę, też mam rodzinę, też bym chciała, aby były te koszty jak najniższe. Zrobiliśmy minimalne, jak to możemy zrobić i tak jak już mówię, mam nadzieję, że ta cena przewozu i firmy transportowej będzie na takim samym poziomie jak w tym roku. Bo jeżeli będzie większa, to na pewno ta kwota zostanie zwiększona. To jest opłata marszałkowska. Kolejne czynniki to koszty prowadzenia punktu selektywnych odbiorów komunalnych. To o czym mówiłem. Koszty administracyjne, wynagrodzenie pracowników. Jak wiecie Państwo, praca minimalna w 2020 roku będzie na poziomie 2600 zł brutto. I tutaj każdy pracownik, każdy pracodawca po prostu musi tą kwotę uzyskać. Dochodzą jeszcze stażowe różnego rodzaju. A poziom ten minimalny tej kwoty 2600 też wpływa na cenę wywozu odpadów komunalnych. Opłaty za energię, wzrost kosztów za energię, nawet tak jak już powiedziałem, koszty za energię dla tych przedsiębiorstw do 70% wzrosną, dlatego te firmy też narzucają sobie takie, a nie inne zwyżki, jeśli chodzi o cenę jednostkową za najemne mieszkanie. To szkolenie, edukacja ekologiczna, tutaj będziemy starali się zrobić na odpowiednim też poziomie, ale tak musimy też pamiętać, że dany procent musi być zgodnie z tą ustawą wykonany, czyli te szkolenie, edukacja ekologiczna musi zabierać tam jakiś procent całościowej kwoty. Jeżeli by była możliwość, że samorząd może dopłacać do wywozu, to
było super. To byśmy nie podejmowali jakichś decyzji inwestycyjnych, ale zrobilibyśmy tak, żebyśmy mogli godnie faktycznie płacić za ten wywóz odpadów komunalnych. Niestety samorząd nie może się do tego dokładać. Każdy z Państwa produkuje odpady komunalne w swoich gospodarstwach. Mniej więcej średnia w Sanoku to jest około 240 kg rocznie na jedną osobę. My jesteśmy średnim, można powiedzieć, takim, albo można powiedzieć nawet na niskim poziomie, jeśli chodzi o odpady komunalne, czyli można powiedzieć w produkcji tych odpadów komunalnych, w cudzysłowie. My gdzieś je tam później, to są materiały, które kupujemy, prawda? Ale już w innych województwach jest to dużo większe wskaźnik. W województwie małopolskim jest ponad 300 kg na jedną osobę, a średnia w Unii Europejskiej to jest ponad 400 kg. Także to też świadczy o zamożności środowiska. Biorąc pod uwagę Podkarpacie samo, my tutaj mamy na poziomie 240 kg rocznie produkujemy odpadów komunalnych. Każdy